Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzę. A dziś mam dla was do otwarcia, co sam się zdziwiłem, że dopiero teraz to znalazłem. Multipaki zawierające magazyny LEGO Marvel Avengers. Normalnie bym tego nie brał, bo troszkę tych figurek, czyli War Machine'a i tutaj Iron Man'a mam. No natomiast Czarnej Wdowy już nie ma, Kapitana Marvela już nie ma. Więc mówię, jest Spider-Man ze swoją troszkę inną pajęczyną. No natomiast te numery, no wyszły już jakiś czas temu. No i ciężej je dostać, tak? Więc mówię, kurczę, skąd to się pojawiło? I patrzcie, to jest numer 2, 1 z 2022 roku. Nie miałem możliwości go znaleźć kiedyś. A w saloniku, takim zwykłym, prasowym saloniku, tak, że tak powiem, nawet nie jakimś tam brandowanym, pani miała dwie sztuki i to całkiem w dobrej stanie, tak, za 19,99, więc mamy gazetkę za 10 zł, tak naprawdę, no przy dzisiejszych cenach gazetek, no to jest jak za darmo, tak, dwie dyszki wydacie spokojnie na gazetki z Marvela, a te starsze tym bardziej z drugiej ręki, to nawet i możecie 25-30 zł za nie zapłacić, więc tutaj powiem wam, warto sprawdzić, co tam jest. No i będę polował jak zwykle na Czarną Wdowę i tego Kapitana Marvela. No a co będzie w środku, no to już wam mówię, bo w środku w pakiecie 2 z 6 magazynów, tak? 2, 4, 5, oto nie widzę 6, który tu by mógł być. A, pewnie jakiś komiks, który zawiera jeden z tych figurek. No i tam jest tak, od 2020 roku, tam numery od 1, 2, 3, potem 4 z 2021 i 6 2021. 6 to jest pewnie Czarna Wdowa, a War Machine to jest 4 przez 2021, z tego co pamiętam, bo Iron Man z tymi klockami mocy to chyba wyszedł, no może w 2022 również, może to była jakaś reedycja z innymi, nie wiem. No natomiast bardzo fajne magazynki mogą się trafić, więc no cóż, mam tylko dwa, bo były tylko dwa, chciałem wziąć 5 jak zawsze, ale myślę, że też to dla was będzie jakąś tam niespodzianką. No to sprawdźmy, które numery nam się trafią, ale świeżutkie numery w ogóle. Nie wiem, czy to była jakaś nowa dostawa, bo jak sami spojrzycie, no to te multipaki są w ogóle jakby nietknięte zębem czasu, tak? Bo czasami znajduję takie numery różne i pierwszy sobie odkryję i jest War Machine. No tak jak wspomniałem, tego War Machine'a już mam i to jest numer 4 z 2021 roku. Ale sprawdźmy, co tam jeszcze może się znajdować. I uwaga, jest, super, Czarna Wdowa, którą już naprawdę ciężko dostać. Więc nasza Czarna Wdowa ląduje tutaj u mnie. Fajnie, bardzo fajnie. No ten numer początkowo był 14,99, tutaj też 14,99. No ale ja myślę, że w tej cenie na pewno, gdyby wyszła reedycja, to 14,99 ten numer by nie kosztował. Sprawdzę jeszcze, czy coś tam jest w środku. No nie, w środku nie ma. No to jeszcze mam szansę tutaj drugą. No szkoda, że tylko dwie szanse, dwa multipaki się udało zakupić. No natomiast no, jestem i tak zadowolony, że ta Czarna Wdowa jest, no bo jej już brakowało. No a my sobie jedziemy z drugą paczką pełną mocy Marvela. I mamy tam, jedziemy od góry. No to już chyba wiem, co będzie jako drugi numer. Jest War Machine i uwaga. I uwaga, jest Czarna Wdowa, ale bardzo fajnie, no bo tak jak wspomniałem, tego już ciężko dostać, tą Czarną Wdowę, więc tutaj ona spokojnie, mimo tutaj, iż zapłaciliśmy za nią 10 zł, to spokojnie można ją 3 razy drożej taki numer potem sprzedać. Także no, bardzo fajnie, o tutaj jest, co tam było, przypomnijmy sobie, w tych numerach seria 6, tak, LEGO Ninjago Legacy, wydanie specjalne i tu widzę, jest Zane z Whiplashem też, bardzo ciekawa figurka Zane'a, bo już się odzwyczailiśmy od tego takiego typowego białego Zane'a. Dobra, no to co, 2 na 2, całkiem fajnie. Fajnie, ja się cieszę, że to się udało, a nie jakieś tam stateczki ze Star Warsa, które zawsze mi tutaj lądowały w tych multipakach, na przykład LEGO Star Wars. Chodzi mi o te podstawowe numery. Dobra, dzięki, że byliście ze mną w tym krótkim odcinku, ale jakże zacnym, także żegnam się z wami i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym. Cześć!